Rozdział 17. Czy naprawdę mam się zacząć martwić o swojego jedynego syna? Zapytała matka, nakładając mi na talerz kolejnego naleśnika. Czyżby stawał się na stare lata nekrofilem? Grunt, że nie straciłem apetytu, odpowiedziałem i wziąłem się do naleśnika. Odkąd byłem w białym tulipanie między mną a moją matką, stało się coś dziwnego. Zacząłem przesadnie chwalić białego tulipana i demonstrować, jaki dobry ma na mnie wpływ, a ona obsesyjnie próbowała przerobić mój zachwyt na dziwactwo, które nie powinno mieć racji bytu. Nawet jej naleśniki stały się lepsze, jakby tym gotowaniem chciała przyspieszyć koniec mojej służby. Ostatnio się zastanawiałam, co bym zrobiła, gdybym musiała iść do domu starców. Nie dawała znowu za wygraną. Prędzej dodałabym sobie arszeniku do herbaty. A gdybym była już za słaba, by ją wypić, poprosiłabym Ciebie, żebyś mi ją wlał do gardła. Zrobiłbyś to dla mnie? Oczywiście. A gdyby mama sobie tego życzyła, to mógłbym jeszcze poprawić osiemnastowiecznym sztyletem. Wtedy całość będzie wyglądała bardziej stylowo. Uśmiechnęła się sztucznie w stylu pożyjemy, zobaczymy, i ku mojemu zdziwieniu od razu zmieniła temat. A jakie są tamte pielęgniarki? Gadasz tylko o tych nieapetycznych starcach, a o pielęgniarkach nie wspominasz ani słowem. No bo nie ma za bardzo o czym wszystkie są ze wschodu i pracują jak trzeba dobrze się dogadujemy a o co ci chodzi? Przez chwilę pomyślałem sobie, że biały tulipan zaczął ją naprawdę interesować ale tylko przez chwilę. Bo chciałabym się doczekać dnia, kiedy ty poznasz jakąś fajną dziewczynę, taką, co zostanie dłużej niż parę tygodni. Jak dla mnie może być też pielęgniarka. Moja matka znała sto sposobów, by przejść do tego tematu. Eutanazja jako wstęp była jednak nowością. Skierowała widele z moją piersi powiedziała, może się powtarzam, ale czy ty właściwie wiesz, ile już masz lat, Ludwiku? 34. No właśnie. Czas może okrutniej traktuje kobiety niż mężczyzn. I niewykluczone, że szybciej starzejemy się na ciele, ale za to mężczyźni szybciej starzeją się na umyśle. Choćby twój ojciec, jaki to był dziwak, już jako młody facet kładł się spać w ciemnych okularach. Było mu za jasno, nawet z zamkniętymi oczami. Pewnie smaży się już od dawna w swoim własnym ześwirowanym piekle. Ale ja mam dopiero 34 lata, jak mama przed chwilą słusznie zauważyła. I tym martwię się najbardziej. Ty już teraz jesteś dziwakiem. No na przykład, jak ty tę marmoladę rozsmarowujesz? Jakbyś nakładał krem upiększający i ten twój zachwyt domem starców, to już w ogóle szkoda gadać, może byś został archeologiem, jeśli tak bardzo lubisz starocie? Nadszedł czas, by zdusić ten wiatr wiejący w żagle matki, bo w przeciwnym razie gotowa byłaby tak perorować jeszcze przez kilka godzin. Nałożyłem sobie kolejnego naleśnika, posmarowałem go w ten sam sposób, jak zawsze, i postawiłem sprawę jasno. No dobra, mamo, to kto to jest? A kto ma być? No ta dziewczyna, z którą mama chce mnie zeswatać. Nie chcecie cię z nikim swatać, Chcę tylko, żebyś spotykał się znowu z normalnymi ludźmi. Takie ciągłe zajmowanie się starcami nie jest dobre dla faceta w twoim wieku. No to jak się ona nazywa? Mariola. Polka? Jasne, i to nie byle jaka. Jest kuzynką mojej przyjaciółki Krystyny. Przyjechała na kilka dni do Wiednia i nudzi się tu okropnie. Potrzebny jej ktoś, kto pokaże jej miasto od trochę innej strony. Ktoś w jej wieku. A ile ona ma lat? Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia dwa. No to jeszcze młodsza niż poprzednia. Raptem siedem lat. To tyle co nic. W naszych czasach to cała wieczność. Te dwudziestolatki mają zupełnie inny mózg. Być może co pięć minut trzeba będzie do niej dzwonić, żeby nie zapomniała z kim jest na spacerze. Nie ma mama kogoś starszego? Czy ty słyszysz to, co mówisz, dziwolągu jeden? Zdenerwowała się. Człowiek chce cię poznać z miłą dziewczyną, która ma ochotę się tylko trochę rozerwać, a ty się wykręcasz, jakby to była jakaś godzilla. Z godzillą od razu bym się umówił. Otworzyła szafkę i zaczęła szukać cukru. Zawsze to robiła, gdy skończyły się jej argumenty. Chcę, żeby się tylko trochę pooprowadzał. Wystarczy kilka godzin. Mariola z nudów zaczyna już chodzić po ścianach. Dałem za wygraną. Jeśli matka miała jakąś propozycję, to znaczyło, że wszystko już dawno postanowione. Pewnie już tydzień temu zadzwoniła do Krystyny i tej Marioli i dopięła nasze spotkanie na ostatni guzik. A poza tym, może trochę miała nawet rację. Odrobina rozrywki nie powinna mi zaszkodzić. W ciągu dwóch minionych miesięcy, praktycznie ani razu nie wychodziłem do miasta. Może naprawdę zacząłem dziwaczyć? No, dobra, powiedziałem. Ale tylko raz i niech mama obieca, że nie będzie mi przez kolejne trzy miesiące podsyłać nowych kandydatek. Uśmiechnęła się i zmrożyła oczy. Może już nie będę wcale musiała. Udałem, że nie dosłyszałem tej aluzji. Czy jest coś, na co muszę uważać? Ta ostatnia zwymiotowała, jak weszliśmy na wieżę katedry Stefana. Potem mówiła, że zapomniała swoich proszków. I na pewno nie miała na myśli aspiryny. Absolutnie nie. Mariola to inteligentna i bardzo kulturalna dziewczyna, gra nawet na pianinie, ma wiele do powiedzenia i w dodatku nie jest brzydka. Powiedziałabym nawet, że wręcz przeciwnie, jest taka energiczna, taka chodząca iskierka. No to kiedy mam się z nią spotkać? Coś już zostało ustalone? Zbędne pytanie Oczywiście, że wszystko było już ustalone I notarialnie uwierzytelnione Nie, ale możecie się spotkać na przykład jutro Przy plac, W lodziarni Tak koło szóstej, ona cię rozpozna Wysłałam jej mailem zdjęcie To z twoich trzydziestych urodzin Wiesz, to na którym wyglądasz tak elegancko na tym zdjęciu byłem w garniturze i uśmiechałem się do aparatu jak zestresowany idiota. Na dodatek miałem bukiet kwiatów w dłoni, przez co wyglądałem jak młody, obiecujący grabarz. Czyli wszystko zapięte na ostatni guzik, stwierdziłem. Dobrze, pokażę jej miasto, potem pójdziemy się czegoś napić, a na koniec odprowadzę ją do domu. Wspaniale, Krystyna będzie ci wdzięczna. Jeszcze naleśnika? Podsunęła mi sztukę dopiero co z patelni. A jeszcze jedno, jak pójdziesz z nią na spacer, nie wchodź raczej do parku, szczególnie do sztat parku, powiedziała. A to dlaczego? Bo tam są kaczki, a ona ma alergię na ptactwo wodne. Nikt nie wie dlaczego. Gdy widzi kaczkę, od razu bierze nogi zapas. No proszę, jednym słowem zapowiada się kolejny szałowy wieczór. Powiedziałem z pełnymi ustami. Na twoim miejscu nie mówiłabym, jedząc równocześnie, ostrzegła mnie matka. Tak, a to dlaczego? Bo co roku tysiące ludzi traci życie podczas jedzenia, nie potrafią zatrzymać dla siebie swych bezczelnych odzywek i kończy się to tragicznym zadławieniem.